I wszyscy białe biorą. Co za ludzie? Co za ludzie? Dziękuję, panie Michale. A, pan dał losowet. No ale los był dla mnie niesprzyjający. Pan Marco Polo dał mi piątka. Ja to gdzieś widziałem. No trzeba bronić. I zraszować. Nie, panie Michale. Panie Michale, to nie od tego zależy. Po prostu pan ma dobre serce i nie ma ochoty mnie ogrywać. No bo po co ogrywać takiego misiaczka jak ja? Panie Pawciu, pan próbuje. Ojej, aha. Nie jest tak źle, bo zbije na C3. Po biciu tu, bije tam. O, patrz pan, jaki chytrus. Ogrywa mnie jak chce. Pan Marco i pan Polo. Dobranoc, panie Michale. Dobranoc. Oj, 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 oj. Może tak. Zagrałem jak chitrus. Aha. I tu jest słabiutko, bo wchodzę tu. No rozegrałem się, to się turniej skończył. Pan Paweł, a potem symulantka. Panie Piotrze, pan się szykuje do symulantki. Pan pana Jędrusia namówi. A na bicia w przelocie gramy, czy nie? Gramy na bicia w przelocie, to i dobrze. Tego to ja muszę jakoś obronić, może hetmanem. Oj, 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 oj. A może z B6 hetman. I tak źle, i tak źle.
Tak, też źle. Resztką sił się bronię. Policzmy pionę. Jednego mam więcej. Przed turniejem. Zbije tę wieżę. Żartowałem. A te zbije. Liczymy piony. Plus 2. Fajnie. Tu mi grozi taki niesympatyczny. I ja bym tak zagrał. A pan Paweł czeka. No z husarzem to się łatwo, z husarem to się lekutko wygrywa. Goniec nie gra, panie Marko. Ojojoj. Ojojojojojoj. No jak można tak nieelegancko? A na hetmana. No to teraz. Na mojego hetmana. Znowu pan Marco Polo zapomina o delikatności. No teraz ładnie zagrał. Czasu nie mam. Ajajajajajaj. Czasu nie mam. Czasu nie mam.
O, i gram z panem Pawłem.